badającego w tym roku jubileuszu 65-lecia Istnienia Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Mam zaszczyt powitać Państwa bardzo serdecznie. Jest to jeden z chyba z największych sklepów w Polsce. Stawiamy na jakość, na pewno nie będziemy w naszych sklepach promować i sprzedawać produktów tanich, pochodzenia nie wiadomo jakiego. Jesteśmy w stanie każdą służbę mundurową ubrać od głowy do stóp. I tego się nie boimy, zresztą to robimy już. Produkty są bardzo interesujące pod względem staranności wykonania, pozwalające konfigurować wyposażenie pod kątem różnego rodzaju operacji. Do działań taktycznych i w terenie zurbanizowanym, jak i do taktyki tak zwanej zielonej. Były zabierane na różnego rodzaju misje zagraniczne i tam ich jakość dała się poznać. To jest zrobione z kewlaru, czyli w balistyce. Każdy, wydaje mi się, że znajdzie dla siebie produkt na każdą pogodę i warunki. I na pewno pozwalające na praktyczne wykorzystywanie przez dłuższy okres czasu. Naszą ofertę kierujemy również dla wszystkich zwolenników survivalu, wszystkich fanatyków outdooru. Tutaj jest przed nami duże pole do popisu. Każdy pasjonat, militarysta, hobbysta, ale nie tylko. Odzież wysokiej jakości może się przydać każdej osobie cywilnej, na wycieczkach turystycznych, czy w wypadach za miasto, czy nawet do codziennego użytku. Tutaj mamy racje żywnościowe dla żołnierzy. To są oryginalne konserwy wojskowe, bardzo często kupowane również przez osoby cywilne ze względu na dobrą jakość. Tutaj mamy takie tradycyjne polskie smaki. W planach mamy uruchomienie podobnego centrum mundurowego w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu i na Wybrzeżu. Musimy się również przyjrzeć, jak ten nasz pomysł wypali i jak szybko zdobędziemy klientów, bo przed nami teraz długa droga, aby rozreklamować to miejsce. Całe nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników spółki, bez zaangażowania firm współpracujących ze spółką, naszych partnerów handlowych. Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się i do organizacji uroczystości, do zorganizowania sklepu. Chciałem serdecznie podziękować.